To w telegraficznym skrócie wprowadzenie do hokeja na trawie dla tych, którzy o trawiastym nic nie wiedzą. Pierwszy mecz na ziemiach polskich rozegrano 1 lipca 1907 roku we Lwowie na boisku tamtejszego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Spotkali się piłkarze Czarnych Lwów i Pogoni Lwów. Wymiar boiska to 91,4 m długości i 55 m szerokości. Bramka ma 2,14 m wysokości i 3,66 m szerokości. Piłeczka, którą rozgrywa się spotkania ligowe, ma średnicę od 7 do 7,5 cm, a waży średnio około 160 gramów. Nawet linie okalające boisko mają swój wymiar. Szerokość linii to 5 cm. Kije, którymi grają zawodnicy zwane przez nas laskami, mają wysokość od 89 cm do 104 cm. Niedozwolone jest dotknięcie piłeczki przez zawodnika jakąkolwiek częścią ciała. Jedynym odstępstwem jest bramkarz, ale tylko w półkolu strzałowym. Może odbijać piłkę rękoma, kopać ją, bronić całym ciałem, ale i tutaj też jest jeden warunek. Nie może nakryć piłki ciałem, piłka musi być widoczna cały czas dla sędziego. Gdy sędzia straci ją z oczu, odgwizduje krótki róg. Co to jest krótki róg? Właśnie go oglądacie. Krótki róg jest to szansa na zdobycie, duża szansa na zdobycie bramki. Co to jest półkole strzałowe? Półkole strzałowe jest to królestwo bramkarza i obiekt westchnień zawodników drużyny przeciwnej, bo tylko piłeczka uderzona, trącona w półkolu strzałowym, wtedy gdy wpadnie do bramki, daje nam gol. Średnica półkola strzałowego to 14 metrów 63 cm i w półkolu strzałowym znajduje się tak zwane wapno. To znaczy punkt, z którego egzekwuje się rzut karny. Jest to 7 metrów. Jak wygląda rzut karny, jak egzekwuje się rzut karny w hokeju na trawie? Właśnie oglądacie. Drużyny wybiegają na boisko w składzie 11-osobowym. Mecz składa się z 4 kwart. Każda kwarta liczy po 15 minut. Pomiędzy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą kwartą przerwa wynosi 2 minuty, a pomiędzy kwartą drugą i trzecią jest to połowa spotkania. Przerwa wynosi 10 minut. Każde spotkanie musi wyłonić zwycięzcę. W hokeju na trawie nie ma wyników remisowych, no chyba że drużyny i organizatorzy spotkań postanowią inaczej. Kiedy w regulaminowym czasie mecz kończy się remisem, następują zagrywki karne. Oto jak wyglądają zagrywki karne. W wypadku, kiedy mamy spotkanie remisowe i oglądaliście już zagrywki karne, drużyna, która wygra w zagrywkach karnych, otrzymuje 2 punkty, ta, która przegrywa, otrzymuje 1 punkt. Gdy spotkanie zakończy się w regulaminowym czasie wyłonieniem zwycięzcy, drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, pokonany 0. I rzecz najważniejsza. W hokeju na trawie nie ma spalonych. Gramy tylko płaską stroną kija bądź jego krawędzią. I teraz to, czego zawodnicy nie lubią najbardziej, a to, co sędziowie mają w kieszeniach. Kartki. Kartka zielona 2 minuty wykluczenia z gry, kartka żółta 5 minut wykluczenia z gry, kartka czerwona, wiadomo,
zawodnik schodzi z boiska i czeka na orzeczenie komisji dyscyplinarnej o reperkusjach swojego czynu. Chodzi tu o odsunięcia od iluś spotkań ligowych. Hokej na trawie jest dyscypliną, w której nikt nie zaatakuje cię kijem trzymanym oburącz, nikt bodikiem nie wyrzuci cię za bandę, nikt ślizgiem nie wejdzie w twoje nogi, czy przy wyskoku nikt kolanami nie wejdzie w twoje powłoki brzuszne. Jest to po prostu, jak mawiamy my, kibice na trybunach, pomieszanie, połączenie krykieta, tenisa czy polo. Oczywiście bez siwka, chociaż uprawiając tą dyscyplinę sportu trzeba mieć końskie zdrowie. To oczywiście w telegraficznym skrócie, na luzaku, z przymrużeniem oka, przybliżenie przepisów gry, gdy idziecie na mecz, abyście co nieco o niej wiedzieli. Jest to po prostu sport dla dżentelmenów. Pozdrawiam i do zobaczenia na boiskach i arenach sportowych.